Morderczy instynkt. W filmie występują muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. No właśnie tak. Boże, to takie obrzydliwe. Wierzyć mi się nie chce, że to robię. Już prawie. O tak. Tak dobrze. Nie przegap tego. Dobrze. Nie przegap. Nie przegap. A jednak przegapiłeś. To cholery gęba, ta była nowa koszula. Daj spokój, postaw to dziecko. Może bym go najpierw uspokoił. Niech ci zbyt dziecka się tym zajmą, mamy robotę. Mamy tu wyraźnie dowód na to, jak to w życiu bywa. Założę się, że ta babcia była jego jedyną rodziną. Może potrafię pomóc, byłem pierwszy na miejscu zbrodni. Rozejrzyj się. Co jest? Proszę poczekać na zewnątrz, za chwilę spiszemy wasze zeznania. Musimy pogadać z tymi ludźmi. Chodź. Po prostu przejeżdżałam tędy. Rozpracowuję własne włamanie. Może byście kmiotki zrobili coś wreszcie. Tu zmarła przed chwilą kobieta. Przepraszam. Dla mnie jest jasne, że ci ludzie nie mogą pozwolić sobie na broń. Przegrywają w wyścigu zbrojeń. Przestań, postaw tego małego i weź się do roboty. Proszę odejść od drzwi. Idziemy. Przestań pieprzyć, kolesi. Wpuść nas.
Przypomnij sobie zimną wojnę. Wtedy po obu stronach była równowaga przemocy. Zaczynasz mnie wkurzać. Znam tę kobietę i znam to dziecko. Mógłbym wam pomóc. Będę zmuszony zastosować wobec ciebie przemoc fizyczną. Przecież mamy już ekonomiczne gospodarowanie. Dlaczego nie mielibyśmy mieć kartek na broń? Nie szarp mnie. Gdzie ci mundurowi? Już w drodze. Odczep się, wiesz kim ja jestem? Wiesz co ja myślę? Uważam, że powinni zacząć wydawać wszystkim broń. Przecież jest mnóstwo młodych talentów, trzeba tylko je wydobyć. Słuchajcie, znałem tę babę. Jeśli zamierzasz bredzić tak dalej, proszę bardzo, ale ja umieszczę to w swoim raporcie. Mam już tego dosyć, odpieprz się. Wyraźcie się stąd, do cholery, jazda. Dobra, starczy tego. Przestałem grzecznie prosić, nakazuję wam wynieść się stąd natychmiast. Dziękuję za współpracę. Widzisz? On już to załatwił. Dzięki za podwiezienie. Zdaje się, że mój partner mnie opuścił. O, rany, stary. Co? Ball prawie dostał tam zawału. Rzeczywiście wyglądał na trochę wzburzonego. O, rany, gęba. Lubię cię, Creek. Doceniasz moje poczucie humoru. Ale jestem w przeważającej mniejszości. 18, zebra 3, wracaj na posterunek. Proszę zgłosić się do oficera dyżurnego, o detektywie Penucci. Kod drugi. Dlaczego to robisz, Gęba? Co? Nie wiem, kapitanie. Jakoś tak samo wychodzi. Ile już razy odbywaliśmy takie rozmowy, co? Nie wliczę jej w to tej sprawy z łasicą. To nie była moja wina. Jesteś dobry w tym, co robisz, Gęba. Szczerze mówię. Uważam, że masz do tego szczególny dar, ale przecież Ball mógł zastrzelić tego dzieciaka. Niech pan posłucha, kapitanie. Naprawdę mi przykro. Wyjaśnię to jakoś z Bolem i nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Ty nic nie rozumiesz. On nie chce już z tobą pracować. Nikt nie chce. Obrażasz ludzi. Naprawdę? Przecież... Stary, pracowałem nad tym. Więc pracuj dalej, ale czeka cię jeszcze długa droga. Dziwak z ciebie. Stracisz całą dniówkę. No i dobra. Poza tym musisz wziąć się za sprawę czerwonego kapturka. Naprawdę? Tak. Zrobiła to znów ubiegłej nocy. Popatrz. Jest ich przedśmiertną, wymarzoną radową. Przyciskają nas ze wszystkich stron. Utworzyliśmy grupę operacyjną. Od dzisiaj pracujesz w niej w pełnym wymiarze. Możesz działać na własną rękę, ale stawiaj się na zebranie. Chodzi o wymianę informacji. Kapujesz? Jasne, nie ma sprawy. Uwielbiam mieć widownię. Tego się właśnie obawiałem. Tylko nie spieprz tego i trzymaj się z dala od łasicy. Dobra. Teraz jedź do hotelu Monarch. Czekają na ciebie z ciałem. Koroner wścieka się. Kapitanie. Czy dostanę jakiegoś partnera? Z tym mogą być kłopoty, Gęba. Lista zgłaszających się na ochotnika nie jest zbyt imponująca. Naprawdę przydałby mi się ktoś. Potrzebuje pomocy. Nikt panu nie przychodzi do głowy? Nikt. Kompletnie. Wciąż nie rozumiem, jak to się mogło stać. Nie wiem. Kapitan Hand wybrał cię osobiście. Ale to sprawa Wydziału Zabójstw. Przecież dopiero od niedawna jestem detektywem. To bez sensu. Mało co ma jakiś sens. O co chodzi z tymi lizakami? Lubi zostawiać je na poduszce, tuż przy głowie ofiar. To jej podpis. W życiu o tym nie słyszałem. Nikt o tym nie wie. Utajnili te informacje. Poza tym znaleziono pasma długich włosów, tlenione blond w miejscach poprzednich zabójstw. To musi być peruka. Niech sprawdzą, czy nie są przypadkiem azjatyckie. Jeśli pobiera zapomogę, to może być Koreanka. A to już nam zawęzi krąg. Wobec tego w Korei musi być dużo łysych lasek. To tylko teoria. Masz jeszcze coś? Ona lubi świece. Znaleziono roztopiony wosk w całym pokoju. Nie ma jednak na nim odcisków palców. Jest bardzo ostrożna. To romantyczka. Co mówi balistyka? Zupełnie nic. Za każdym razem używa innej broni. To dziwne. Co?
Ci z kryminalistyki znaleźli w miejscu popełnienia pierwszego morderstwa strzępki sznura na pościeli. Czy znaleźli to samo w tym drugim przypadku? Nie. Tu jest napisane, że nic takiego nie znaleźli. Cholera. Przecież raport Conorena nie wspomina nic o śladach wiązania sznurem na ciałach ofiar. Najwyższy czas. Pośpieszmy się, dobra? Trzeba położyć tego faceta w lodzie. Zaczyna cuchnąć. Zaproszę cię potem na jakąś małą kolacyjkę. Co ty na to? Chińska czy włoska? Wybieraj. Ja będę zadowolony, byleby tylko było dużo kluseczek. O rany, ten facet umarł jako szczęśliwy człowiek. Wygląda na to, że wypieprzyła go solidnie. Proszę bardzo. Włosek pieska, który go pokąsał. Stary, co ty wyprawiasz? Spadaj. Co on wyprawia? Ma swoje powody. Nic mnie to nie obchodzi, byle się trzymał z dala od mojego sztywniaka. Nie znoszę, by ktokolwiek zabawiał się z moimi sztywniakami. Może jeszcze zabierzesz go do domu, do zabawy. Przysięgam na Boga, w życiu nie widziałem takiego świra. Czy ci z kryminalistyki są tu gdzieś? Zwinęli się dawno do domu. Sprowadź ich z powrotem, niech rzucą okiem na te balustradki przy łóżku. Od tej strony. O Boże. Wynoś się do cholery. Hej, Penucci, co słychać, stary? U mnie w porządku. A co ty tu robisz? Przecież mnie znasz. Zawsze w pogoni za sensacją. Dawaj to. Daj spokój. Dalej, Haroldzie. Dziękuję. Zobacz, co on tam ma. Wygląda na trochę prześwietlony. Jakich filmów używasz? Wciąż jeszcze masz do mnie żal, Penucci? Szkoda. Ja tylko wykonuję swoją pracę. Zupełnie tak jak ja. Idziemy. O co tu chodzi? Reszta gliniarzy też nabrała wody w usta. To dobrze. To czerwony kapturek. Podoba wam się imię? To ja je wymyśliłem. Moje gratulacje. Nie bądź taki zgorzkniały. Wciąż jeszcze możemy współpracować. Wiesz co, Crick? Musimy naprawdę uważać na łasicę. Potrafi przekopać twój śmietnik tylko po to, by się dowiedzieć, co miałeś wczoraj na kolację. Nie bądź taki Penucci, dobra? Hej, gęba! Nie nazywaj mnie tak. Ludzie, którzy tak do mnie mówią, są gliniarzami, a ty do nich nie należysz. Jesteś jak smugek gówna na moich gaciach, która nie chce się sprać. Kapujesz? Jasne. Miłego dnia, Haroldzie. O co chodzi w tym wszystkim? Pamiętasz sprawę dusiciela z Foothill? Tropiłem tego świra przez 8 miesięcy. W końcu dostaliśmy potwierdzenie identyfikacji tajnym kanałem. Namierzyłem tego sukinsyna. Był już mój. Wtedy łasica włamał się do samochodu, ukradł moje notatki i opublikował nazwisko i zdjęcie tego chłopaka. Nawet powołał się na mnie jako źródło informacji. Ten dusiciel zwiał. W końcu dopali go gdzieś w Phoenix. Po tym, jak zabił jeszcze dwie kobiety. Nikt nie uwierzył, że ja nie puściłem pary z gęby. Nawet mój partner. Więc odszedłem z grupy operacyjnej i zająłem się regularną służbą przez 2 lata. Słuchaj, siedzisz w tym od niedawna. Dopiero co zrobiłeś detektywa, więc winien ci jestem wyjaśnienie. Od tamtego czasu nie byłem dłużej z partnerem niż 4 miesiące. Nikt nie chce ze mną pracować. Chcesz mi powiedzieć, że to z powodu łasicy Hand wybrał mnie do pracy z tobą? Tak. Ale dupek. Właśnie. Cześć, Nancy. Chcę, by wasze okręgowe biuro danych dało mi wywiad środowiskowy na temat tych ofiar. Gdzieś ty się podziewał? No wiesz, jak to jest. Jak myślisz, załatwisz mi to na wczoraj? Sama nie wiem, Jack. Ciężka sprawa. Mam kupę roboty. Ale to naprawdę bardzo ważne. Odszukanie tych danych zajmie mi trochę czasu. Ta baza danych wciąż jest jeszcze niedopracowana. O rany.
Przecież wiesz, że każda agencja w tym kraju wciąż uzupełnia zbiory. Dane o aresztowaniach, sprawy sądowe, rodzinne, opieka rodzicielska, sprawy socjalne i zdrowotne, miejsca zbrodni. To wszystko nieważne. Potrzebuje tych danych na już. Może lepiej będzie, jak zwrócisz się o te zastrzeżone dane do centrali. Mogłabym tam pójść z tobą w czasie przerwy obiadowej. Nie mam czasu, nie mogę. No dobra, umieszczę cię na początku swojej listy. Ale winien mi jesteś kolacyjkę. Umowa stoi. Kolacja. Właśnie, kolacja. Nie mogę się doczekać. Dobra, kotku, chodźmy. Trafiłeś tymi balustradkami. Co tam mają? Znaleźli strzępki sznura na obu balustradkach i w dłoniach Holanda. Każ tym z kryminalistyki wrócić na miejsce drugiej zbrodni i jeszcze poszperać. Ta dziwka właśnie brała prysznicę. W moim łóżku spał ten dupek. Trochę ciszej. Skąd to zainteresowanie? Na ciałach ofiar nie było śladów po sznurze. Żaden z nich nie był krępowany. Ofiary nie, ale morderca. Jasna cholera. Tak. Ta pani ma bujną wyobraźnię. On jadł moje jedzenie, pił moje piwo. Nic mi nie jest. Powiedziałem, że wszystko w porządku. Zabiję cię, ty sukinsynu. O mój Boże, zdejmijcie go ze mnie. Zaraz będzie żygał. Uwielbiam z rana zapach kawy i żygowin. Cholera, właśnie podpisano mi je. O rany, przepraszam panią, nie wiedziałem, że pani tu stoi. Nic się nie stało, nie ma sprawy. Pani przydałoby się chyba parę papierowych ręczników. Świetny pomysł. Detektywie Penucci, to Jill Crane z Okręgowego Biura Informacji. Czym mógłbym pomóc? Powinien się raczej zapytać, co ona jest skłonna dla ciebie zrobić. Pańskie dane z wywiadami środowiskowymi właśnie nadeszły. Moja przełożona kazała mi je natychmiast panu dostarczyć. Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się ujrzeć je przed następną erą lodowcową. Przepraszam, bardzo pani dziękuję. Naprawdę doceniam pani wysiłki. Muszę wracać do pracy. Jestem pewien, że wy dwoje poradzicie sobie z tym. Ma pan rację. Zazwyczaj prośba taka jak pańska jest realizowana całymi tygodniami. Penucci. No, najwyższy czas. Tak, potrzebuję paru rzeczy. Przede wszystkim nie mam kompletnych badań kryminalistyki z czerwonego kapturka numer 2. Dobra, zaczekam. Właściwie to mój szef powiedział, że to bardzo ważna sprawa. Co? Nie. Umówmy się, że to ja oddzwonię później. Tak, pani szef miał rację. Jest pan chyba bardzo zajęty. Ma pan mnóstwo pracy, więc lepiej, żebym... Czy wierzysz w dobre wróżki? Wierzysz? Klaśnij w dłonie, jeśli wierzysz w wróżki. Trzymaj się, kochany. Odprowadzę panią. Wszystko w porządku. Ja wierzę w dobre wróżki. Wierzę. Przepraszam, nie chciałam być... Nie ma sprawy. Czy praca tutaj nie sprawia, że czasami pęka ci serce? Nie, można się do tego przyzwyczaić. Nie uwierzyłabyś, jak wiele rzeczy powszednieje. Tak, czasami pęka mi serce. No to do widzenia. Przykro nam z powodu pani męża, pani Holland. Dziękuję. Jak dawno byli państwo małżeństwem? Od 18 lat. Napije się pan kawy? Nie, dzięki. Czy wasze małżeństwo było udane? Tak, bardzo. Nie mieliście żadnych problemów? Wszystko układało się doskonale. Tak, byliśmy bardzo szczęśliwi. Proszę mi wybaczyć, pani Holland, ale czy nie jest pani wzburzona tym wszystkim? Każdy z nas przeżywa swoją boleść na swój sposób. No tak, oczywiście. Musi pani być nieutulona w żalu. Tak, jestem.
Proszę mi wybaczyć to pytanie, ale jak układało się wasze pożycie małżeńskie? Wprost doskonale. Jestem pewien, ale czy pani mąż lubił jakieś udziwnienia? Na przykład jakie? No nie wiem. Jak fetyszyzm, wiązanie sznurami, złote prysznice, wie pani, to co zwykle. Nie mam pojęcia o tym, co hajcowało mojego męża. To nie było częścią naszego małżeństwa. Kompletnie nie interesowało mnie, jak zaspokajał swoje popędy seksualne. Prowadziłam mu dom. Byliśmy częścią określonej społeczności, byłam jego żoną. W zamian za to zabezpieczał byt mnie i naszej córce. To był ogólnie przyjęty, cywilizowany związek. Nie ma pani więc pojęcia, czemu pani mąż skończył zupełnie rozebrany w pokoju hotelowym z kulą w głowie. Może rzeczywiście powinienem był powiedzieć to trochę łagodniej. Dlaczego to zrobiłeś? O co ci właściwie chodzi? Zaczekaj na mnie, dobra? Dupek! A ty czego? Jesteśmy z policji. Prowadzimy dochodzenie w sprawie śmierci twojego ojca. Nie szkoda zachodu? Chyba masz rację. Pieprzmy to. Chodźmy na plażę. Cholera, nie możemy. Jesteśmy w pracy. Jesteś stuknięty. Wiem. Czy twój ojciec spotykał się z kimś? No wiesz, czy miał dziewczynę? Cynthia? Do domu. Natychmiast. Nie wrzeszcz na mnie do kurwy nędzy. Przestałam cię słuchać. Porozmawiamy o tym w środku. Przyszłam tylko po swoje rzeczy. Okaż szacunek pamięci ojca. Tamto gdzieś. Cieszę się, że nie żyje. A ja myślałem, że tylko w moim małżeństwie były problemy. Jesteś rozwiedziony? Tak. I mam córkę. Kirsten. Widujesz ją często? Nie, jest w Seattle. Cześć, tatusiu. To ja. Jesteś tam? Podnieś słuchawkę, tatusiu, proszę. Dostałam piątkę z matematyki. To była druga najlepsza ocena w klasie. Pomyliłam się tylko w jednym zadaniu. Muszę już kończyć, tatusiu. Kocham cię. Cześć, Jack. Powiedziałeś, że będziesz dziś wieczorem w domu. Naprawdę żałuję, że cię nie było. Ona była tak przejęta i bardzo chciała porozmawiać z tobą. Wiem, że wciąż ci smutno z powodu tej przeprowadzki, ale ona potrzebuje ciebie, Jack. A ciebie nigdy nie ma w domu. Przepraszam cię. Proszę, zadzwoń do mnie, żeby ustalić, w który weekend zabierzesz ją do siebie. Dzięki, że przyszłaś. Żaden problem, byłam... Wciąż szukam schematu. Czerwony kapturek. Oni wszyscy działają według jakiegoś schematu. Są w tym bardzo konsekwentni. Kto? Seryjni zabójcy. Morderstwa są tylko częścią rytuału. Odtwarzają ten sam scenariusz z każdą ofiarą. Są bardzo kreatywni w swoich przyzwyczajeniach. Wydają się nie być istotami ludzkimi, ale są. Tyle tylko, że jakiś uraz uszkodził im obwody. Wciąż odgrywają ukryte marzenia, starając się nadać im szczęśliwe zakończenie. To bardzo ludzkie. Właściwie niektórzy z nich są bardzo mili. Chyba nie mówisz poważnie. Ależ tak. Jeden taki facecik miał zwyczaj ćwiartować swoje ofiary i przechowywać w chłodziarce. Kiedy go aresztowałem, dziękował mi to naprawdę szczerze. Naprawdę? Tak. Zaczęło mu już brakować miejsca w zamrażalniku. To jest naprawdę chore. Dziękuję. Chyba bardzo lubisz swoją pracę. Tak. Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiała. Oni są naprawdę chorzy i niebezpieczni. Ale większość z nich chce przestać tym. Więc jaki jest jej schemat? Nie jestem pewien. Może
że dwie pierwsze ofiary były rozwiedzione, a z tego, co widzieliśmy wczoraj, ten trzeci Holland też zmierzał w tym kierunku. Czego chcesz ode mnie? Dwóm pierwszym ofiarom odmówiono prawa widzenia z ich własnymi dziećmi. Tego nie ma w tych aktach. Jeśli było postępowanie rozwodowe, możesz znaleźć szczegóły interesujące cię w odpisach przewodów sądowych. Właśnie, trzeba szukać tego w Okręgowym Biurze Informacji, prawda? Chyba tak. Więc chcesz, żebym to ja poszukała? Bardzo cię proszę, jeśli nie sprawi ci to kłopotu. W porządku, nie ma o czym mówić. Świetnie. Przecież mogłeś poprosić mnie o to przez telefon. Chyba tak. Więc co jest takiego niezwykłego w tym lokalu? Nic. Więc po co tu przychodzisz? Przyzwyczajenie. Powinieneś o siebie zadbać, naprawdę. Staram się jak mogę. Widzę. Posłuchaj. Chodźmy stąd. Jesteś bardzo niegrzeczny. Nie do wiary, do czego ty mnie zmuszasz? Zaczekaj, jeszcze nie. Chcę być na górze. Muszę widzieć twoją twarz. Rozwiąż mnie szybko. Teraz odpręż się, kochanie, zamknij oczy. Mam dla ciebie niespodziankę. Otwórz szeroko. Co z tego masz? Co to dla ciebie oznacza? O, rany. On znów to robi. Zabawia się z moim sztywniakiem. Cóż to za zdegenerowane zachowanie? A co z tymi? Czy to naprawdę cię podnieca, czy tylko starasz się mi coś powiedzieć? Nie mam zamiaru sterczeć tu i przyglądać się, jak ten chory sukinsyn odprawia jakieś czary wudu na moim trupku. Co o tym sądzisz? Ona lubi kreować za każdym razem ten sam obrazek. Coś jak żywe obrazy, w których zawsze ona jest gwiazdą. Jest estetką z wielkim poczuciem smaku. Co to oznacza? To oznacza, że chce zostać złapana. Mogłaby przecież zostawić swoje nazwisko i adres na poduszce i oszczędzić nam zachodu. My mamy ją złapać, takie są zasady. Kestler, 239 Alley Lexington. Sprawdź obrączkę. Rany, czy małżeństwo dziś już nic nie znaczy? Dla niego nie. Założę się, że jest rozwiedziony. Na jakiej podstawie tak sądzisz? Nie wiem. Mogę się mylić. Masz tę obrączkę? Próbuję, ale on jest strasznie spuchnięty. Skończyłeś już zabawę, mam napięty grafik. Chwileczkę. Chcę sprawdzić łazienkę. Tak. Czasami tak się zdarza. Kiedy wejdziemy do środka, staraj się nie śmiać. Moja żona zabrała połowę mebli. Mam właśnie zamiar urządzić je na nowo. Kiedy odeszła? 4 lata temu. Ładnie tu.
Nie zamierzasz mnie oprowadzić? Jasne. Tu jest gabinet. Tu kuchnia. To jadalnia. A tam ogródek. Oto salonik. Czy to jest twoja córeczka? Śliczna. Dzięki. Łazienka jest na dole. Świetnie. Przepraszam cię na chwileczkę. Proszę. Napijesz się? Z jakiej to okazji? Z twojej. Ładny kryształ. Dzięki. Moja żona miała cały komplet taki. Chcesz kontynuować zwiedzanie? Czy to pokój twojej małej? Tak. Jak się domyśliłaś? Nie wyglądasz mi na faceta, który bawi się gumowymi kaczuszkami. A gdzie ty sypiasz? Na końcu korytarza.
Dzień dobry. Co jest do cholery? Naszczałeś na mnie. Nie mogę uwierzyć. Naszczałeś na mnie. Nie masz dla mnie szacunku? Nie możesz mnie tak traktować. Ty głupi sukinsynu, jestem zawodowcem. Niech to szlak. Jestem istotą ludzką, Tenuchi. Mam uczucia. A ty naszczałeś na istotę ludzką. Ja nie jestem taki jak ty. Mam swój honor. Mam poczucie godności. Słyszysz mnie? Mam klasę. Słyszysz? Pieprz się, Penucci. Pierdol się. Kto to? Nikt. Pierdol się. O co mu chodzi? Ktoś go chyba wkurzył. Kawy? Co to? Odpisy, postępowania rozwodowe. Miałem rację. Kessler był rozwiedziony. Mógł przynajmniej zdjąć tę cholerną obrączkę. Masz dziś świetny nastrój. Dlaczego tak uważasz? Miałeś wczoraj kolejną gorącą randkę? Dałeś jej nieźle popalić? Spójrz, tych pierwszych trzech facetów miało paskudne sprawy rozwodowe. Wszyscy stracili prawo opieki. Jestem pewien, że akta tego chłoptasia Kesslera są podobne. Przestań! Kazałam ci się bawić na zewnątrz. Idź się bawić na podwórku, ale to już. Siedem? Moja córeczka ma osiem. To, co robił mój mąż, nie ma ze mną nic wspólnego, oczywiście. Może jednak ma pani coś, co mogłoby nam ułatwić pracę? Jakiś notes, spis telefonów? Mówiłam panu przecież. Pozbyłam się wszystkiego z chwilą, kiedy wyrzuciłam go stąd. Z chęcią spaliłabym wszystko, ale nie był tego wart. Czy to wszystko? Prawie. To dobrze. Detektywie Crickmore, proszę zostać tu i dokończyć przesłuchanie. Ja pójdę się zameldować. Tak, oczywiście, nie ma sprawy. Ten stary człowiek skończył zabawianie, wygrał tik-tak na moim kolanie. Bardzo dobrze, Heather. Pamiętaj, to będzie nasz mały sekret. Jeśli powiesz o tym komuś, przestanie nim być. W porządku, Heather. Tylko nie mów o tym nikomu. Jeśli powiesz, nie będziemy już mogli bawić się tak fajnie razem. Zostawcie nas w spokoju, słyszeliście? Zostawcie nas w spokoju. Przepraszam, stary, naprawdę starałem się zająć ją czymś, ale po prostu wyrzuciła mnie za drzwi. Przypomina mi moją Melissę, możesz mi wierzyć. Czasami, kiedy kąpię moją małą, a ona wisi mi na szyi, a ja trzymam dłonie na jej tyłeczku, ona patrzy na mnie i chichoce. To zadziwiające. Latem, kochanie, przyrzekam ci, ale ja chcę, żebyś przyjechał do mnie teraz. Wiem, kochanie, ale Seattle jest bardzo daleko stąd. Nie chcę czekać do lata. Wiem, maleńka, wiem. Tęsknię za tobą, tatusiu. Tatuś też bardzo za tobą tęskni. Muszę już iść do łóżka. Dobrze, zajączku. Dobranoc. Kirsten? Czy wszystko jest w porządku? To znaczy w szkole, w domu i w ogóle? Dlaczego pytasz? Czy coś się stało? Nie, nie.
Chciałem się tylko upewnić, że moja córeczka jest szczęśliwa. To wszystko. Wszystko w porządku. Dobrze, kochanie. Dobranoc. Tatuś bardzo cię kocha. Dzień dobry, panowie. To miło z waszej strony, że tu zajrzeliście. Siadać. Numer 4 wdrapuje się po blond włosach do nieba. W glinie szukają dowodów, ale są spętani sznurami. Prawdziwy poeta z tego Łasicy. Nie przychodzisz na odprawy, Tanucci. Faceci z grupy operacyjnej tęsknią już za tobą. Na Boga, kapitanie. Mam ręce pełne roboty. Staramy się na coś wpaść. No i co, wpadliście? Na razie nie za bardzo. To tylko teoria. Dopiero teraz zaczynam to łączyć w całość. Mam wywiad środowiskowy na temat wszystkich tych facetów. Wszystkich czterech molestowało swoje córki. Żaden z nich nie został o to oficjalnie oskarżony, ale wypłynęło to na sprawach rozwodowych. Podejrzewam, że nasz czerwony kapturek także padł kiedyś ofiarą kazirodztwa. To może być jakaś nawiedzona dziwka. Poprosiłem także o akta wszystkich, którzy pasują do profilu ofiar. To długa lista. Może jednak uda nam się ją namierzyć. Macie jakichś podejrzanych? Około 4 milionów. Zawęziłem to trochę. Ta kawa ma gówniany smak. Przysięgam na Boga, gęba. Ludzie kiedyś tacy nie byli, a uczyli się tego z przeróżnych czasopism i tych idiotycznych całodziennych programów w telewizji. Mylisz się. Gówno prawda. Wychowałem się w normalnej rodzinie, w normalnym sąsiedztwie i miałem mnóstwo przyjaciół, całe tłumy. I ani jednemu z nich nie przytrafiło się coś takiego. Uwierz mi, wiedziałbym coś o tym. To istnieje od niedawna. Skąd się wzięli tacy ludzie? Widzisz tego faceta? To jeden z nich. Widzisz tę panią w garsonce? Ona też. Ta starsza pani przy stoliku, dziewczyna przy kasie. Ten facet z kolczykiem. To jest wszędzie, gdziekolwiek spojrzysz. Nie. No dobra, wokół nas jest cały tłum facetów, którzy wracają do domu po pracy, wypijają piwko, a potem pieprzą swoją córkę. Daj spokój, stary. Jak możesz wygadywać takie bzdury? Mogę, bo za każdym razem, kiedy mój stary wracał do domu pijany, tłukł moją matkę, a potem składał wizytę w sypialni mojej siostry. Ja nie chciałem, stary. Właśnie, nie miałeś pojęcia. Boże. Co można zrobić z czymś takim? Dorasta się, marząc o tym, że pewnego dnia wkradniesz się do jego pokoju z młotkiem i rozwalisz mu kolanka. Oczywiście nigdy tego nie realizujesz.
panie? Dziękuję ci za nieprawdopodobną noc. Nie mogę się już doczekać dzisiejszej, Jill. Ile razy prosiłam cię, żebyś nie bawiła się piłką w domu? Nie pamiętam. Dobrze, weź piłkę i idź bawić się na zewnątrz. No, ruszaj. Moja panienko, założę się, że to ja dobiegnę pierwsza do huśtawki. Do biegu, gotowi, start. Orzędź się z tą dziewczyną, Jack. To urodzona opiekunka. Daj spokój. Nie powinieneś pozwolić jej zwiać. Czy jest dobra w te klocki? To przecież bardzo ważne. Sam nie wiem, co w nią wstąpiło. Ty, kotku. I dlatego właśnie jestem taką szczęśliwą kobietą. Jesteś cały czas taki milczący. Czy coś nie w porządku? Nie. Tylko się zastanawiałem. Naprawdę? Czy myślałeś o mnie? Prawdę mówiąc, tak. Wiedziałam. Czułam to. Wiem, kiedy o mnie myślisz. Uwielbiam to. Dlaczego to robisz? Wiem. Ja też cię kocham. Cholera! No dalej, Jill, gdzie jesteś? Zaczekaj, dokąd to? Muszę coś załatwić. Może byś poszukał sobie okazji i spotkamy się na posterunku. Co się dzieje? Powiedziałem ci, daj spokój, dobra? Jill, obudź się. Co się dzieje? Gdzie do kurwy nędzy byłaś zeszłej nocy? Byłam z przyjaciółmi. Co to za przyjaciele? Znam ich z pracy. Jak się nazywają? Co to za przyjaciele? Podaj mi ich nazwiska. Mów. Susan i Jay. Czyżby? Gdzie byliście? Co robiliście? W amfiteatrze w Hollywood. Przecież nie muszę ci odpowiadać. Przestań zachowywać się wobec mnie jak glina. Jestem pieprzonym gliniarzem do cholery i odpowiedz mi na każde pieprzone pytanie. Jasne? Uważam, że powinieneś już iść. Błagam cię, odpowiedz na moje pytania. Powiedz mi, gdzie byłaś. Byłam z przyjaciółmi. Kocham cię. Nie spotykałabym się z kimś innym, przysięgam. Kocham cię. O Boże. Tak mi przykro. Tak bardzo mi przykro, kochanie.
Czym mogłabym pomóc? Szukam Susan Wright. Dwa biurka dalej. Dzięki. Cześć, Susan. Cześć. Czy my się znamy? Nie, nazywam się Jack Penucci. Jestem przyjacielem Jill. Witam. Właściwie to chodzimy ze sobą. Naprawdę? To dla niej dobrze. Tak. To jest trochę krępujące, ale nie widujemy się zbyt długo i cóż... Chciałbym kupić jej jakiś drobiazg, żeby uczcić miesiąc naszej znajomości. To bardzo miłe. Dzięki, ale nie wiem, co mogłoby sprawić jej przyjemność, a przecież wy znacie ją tak dobrze. Opowiadała mi, jak świetnie bawiliście się ubiegłej nocy. Było wspaniale. Uwielbiam chodzić do amfiteatru. Było cudownie siedzieć wprost pod gwiazdami. Chodź tu. Poznasz Jacka. Jack jest nowym narzeczonym Susan. A to zdzira. Ukrywała to przed nami. No tak, ale znacie ją. O tak, znam. Słuchaj, Jack, myślę, że róże byłyby wspaniałe. Róże? Naprawdę? Zdecydowanie tak. Może zaczekasz chwilkę. Jill zaraz powinna wrócić z lunchu. Nie, chcę, żeby to była niespodzianka. Proszę, nie mówcie jej, że tu byłem. Zgoda? Przyrzekam. Nie wydobyłbyś tego ze mnie nawet z torturami. Mógłbyś spróbować, ale musiałbyś wiedzieć, jak to zrobić. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Wielkie dzięki. Miło było cię poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Hej, partnerze, znasz tu w pobliżu jakąś dobrą kwiaciarnię? Miło cię widzieć w lepszym nastroju. Co tu dużo mówić, wszystko się zmienia. Co tu się dzieje? Czerwony kapturek zabija gwałciciela własnego dziecka. Ostrzegałem cię. Kazałem ci trzymać gębę na kłódkę. Kazał pan, wierzyć mi się nie chce, że znów mi się to przytrafia. Czy zdajesz sobie sprawę, jak to wpłynie na nasze dochodzenie? Rodziny trzech ofiar już grożą nam skierowaniem sprawy do sądu. Szmatławiec Łasicy zrobił z tego cholernego kapturka bohaterkę. Do jutra będziemy tu mieć stuzin naśladowców. Przysięgam na Boga, Penucci, jesteś poważnie popieprzony. To dziwne, że Witten umieścił ten artykuł akurat po naszej wczorajszej rozmowie. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, tyle tylko, że to bardzo dziwne. Czy ja ci wyglądam na zdziwionego? Nie wiem, trudno to stwierdzić. Nie znam cię, przepraszam. Potrzebujecie mnie tak samo, jak ja potrzebuję was. Nikt cię tu nie potrzebuje. Patrz tu, ty, worku szczurzego gówna. Kłopoty nie są ci teraz potrzebne. Nie jest tego wart. Co mu powiedziałeś do cholery? Nic. Nie pieprz, stary, dobra? Ładne mi nic. Podszedł do mnie i zaczął zadawać pytania. Posłałem go do diabła. Co się z tobą dzieje? To ty mi powiedz, co tu się dzieje. Daj spokój, gęba. Uspokój się. Nic mu nie powiedziałem. Puść mnie, dobra? Co to było, stary? O co ci biega? Chcesz się pobawić, co? Chcesz? Cholera, po co ty to robisz? Dlatego, że wiem, że ci się podoba. Nie bój się. Chcę cię tylko pocałować. Daj spokój, do cholery. Daj spokój, to przecież tylko zabawa. Spodoba ci się? Nie, nie podoba mi się. No to nie będziemy się bawić. Nie musisz wychodzić.
O co ci właściwie chodzi, co? Nie kapuję, to nic takiego, ja się tylko bawiłam. No chodź, proszę, zostań. Będę już grzeczna. Przyrzekam, muszę już iść. Będę grzeczna. Jill, daj spokój, ja... Świetnie. Wielkie dzięki. To był ostatni na liście. Sprawdziliśmy 20 sklepów w okolicy, które sprzedawały takie peruki. Cudownie. Ten facet powiedział mi, że ma rachunki na każdą sprzedaną perukę. Możemy je przejrzeć. Od czegoś musimy zacząć. Stary, co jest grane? Nic, albo co? Nie pieprz, Jack. Dziwnie się zachowujesz. Pogadaj o tym ze mną. Jakbym słyszał o swoją żonę. Nie jestem twoją żoną. Właśnie, nie jesteś. Wiesz co? Jeśli dalej będziesz tak się zachowywał, jakby wszyscy się na ciebie usieli, to w końcu doprowadzisz do tego. Dzięki. Będę o tym pamiętał. Nie to chciałem powiedzieć, stary. Dobra, zapomnij. Jasne. Tęsknię za nią, Meg, więc zrób coś o tym. Czego ode mnie chcesz? Ona to bardzo przeżyła, Jack. Ja też to przeżyłem. Przecież wiesz, że ona tęskni za tobą. Oczywiście, że tak. Przeniosła się 2000 mil ode mnie, a teraz chcesz, żebym nie dzwonił? Ona potrzebuje cię zobaczyć. Nie może przyjechać do mnie w tej chwili, na litość boską. Więc nie dzwoń więcej i nie mów jej, że chcesz się z nią zobaczyć. Pieprz się, ona też jest moją córką i będę dzwonił do niej, kiedy tylko zechcę. Kapujesz? Niech to szlak. Mówiłeś, że mnie kochasz. Kocham. Ale nie mogę. Po prostu nie mogę. Potrzebuję tego. Jeśli byś mnie kochał, zrobiłbyś to dla mnie. Nie zwalaj tego na mnie. Przecież wiesz, że cię kocham. To nie powinno ci być potrzebne. Co to znaczy nie powinno? Masz mnie zamiar teraz osądzać, jakby coś było ze mną nie tak? Nic mi nie jest. Nie mówiłem, że jest. To jest mi po prostu potrzebne, czy tak? Trudno to zaakceptować? Nie twierdzę tego. Może gdyby to nie sprawiało mi przyjemności. Czy to by cię podniecało? Czy tego właśnie chcesz? Małej, bezbronnej, słabej istotki, która pozwoliłaby ci się poczuć silnym? Daj spokój. Nie, ty nie potrzebujesz kobiety. Potrzebujesz małej dziewczynki. O to ci chodzi, prawda? Nie wiem, w co ty się bawisz, ale radzę ci skończyć z tym. Może nie chodzi o jakąś tam małą dziewczynkę, może chcesz swojej córeczki. O to chodzi. Potrzebujesz swojej dziewczynki. Przestań pieprzyć. Tak, właśnie. I chcesz, żebym to ja nią była. Jasne, tęsknisz za nią. Jazda stąd. No chodź. Zabawimy się. Będę ją udawała. Chodź, musisz mi to pokazać. Odczep się. Pokaż mi, jak mam być twoją córeczką. Przestań. Zrób to. Pokaż mi, jak być twoją małą dziewczynką. Odejdź ode mnie. Spadaj. Pokaż mi. Naucz mnie. Pokaż mi. Naucz mnie. Właśnie tak. Pokaż mi. Pokaż mi więcej. Pokaż swojej córeczce, jak to się robi. Dziękuję. Czytaj, no czytaj. Dziadku, jakie ty masz duże oczy. Babciu. Tak, babciu. Po to, żebym mógł cię lepiej widzieć, moja droga. Nie tak, wujku gęba, zmień głos. Zrób to tak, jak trzeba. Dziadku, jakie ty masz duże zęby. Zrób to porządnie. Co to za bicie? Dennis, powinien zaraz tu być, Jack. Chcesz kawy?
Nie. Dzięki. Bądź wilkiem. No bądź. Są po to, żebym mógł cię zjeść. Cześć. Gotów? Jasne. Chodź, Melissa. Pożegnaj się z tatusiem. Chodźmy. Zobaczymy się wieczorem. Zrób sobie dobrze i daj mi, czego chcę. Jedno moje słowo i wylecisz z pracy. Słuchaj, staram się być miły dla ciebie. Przecież obiecałeś, że nie będziesz już dzwonić. Dałam ci wszystko, czego chciałeś. To było dobre, ale przecież nie mogę wciąż żyć w chwale dnia wczorajszego. Skłamałeś. Powiedziałeś, że to nie zostanie opublikowane. Może i tak, ale przecież społeczeństwo ma prawo znać prawdę. Ty skurwielu. Jak myślisz, co by było, gdyby twój szef dowiedział się o tym, co zrobiłaś? Widziałem, jak się zabawiałaś wczoraj ze swoim chłopakiem. Niezła rozrywka. Co sądzisz o takim nagłówku? Glina, dyma, kochankę, żeby zdobyć informacje. Dobrze. Ale to będzie ostatni raz. Robię to ostatni raz. Jasne. Co masz dla mnie? Nie przez telefon. Dobrze, za pół godziny w barze Roosevelt. Dobrze, za pół godziny. Postawię ci drinka. Lepiej bądź tam, moja paniusiu. Ja się nie opieprzam. To było naprawdę dobre, kochanie. Może powinnaś być aktorką? Co ty tu robisz? Nie wiem. Zaszły pewne zmiany. Naciskają mnie. Proszę. Nie krzywdź mnie. Może jednak nie poderżnę ci tego ślicznego gardziołka. Nie. Przyrzekam, że będę grzeczna. To mi się podoba. Proszę. Co chcesz, żebym zrobiła? Daj spokój, kochanie. Wiem, że nie jesteś taka głupia. Jesteś przebiegłą małą zdzirą. Ale nie jesteś głupia, prawda? Nie. Chyba nie jestem. Cześć, tu Jack. Proszę zostawić wiadomość. Tu Nancy. Słuchaj, wreszcie dostałam dane z Okręgowego Biura Danych. Wybacz mi, ale te teczki były zatrzymane przez sąd rodzinny. Wiem, że to ból głowy, ale będziesz musiał uzyskać nakaz sądowy, zanim ci je udostępnię, dobra? Cześć. Myślałam, że już nigdy nie przyjdziesz. Mam dla ciebie niespodziankę. Chcesz się zabawić? Posłuchaj, Jill. Musimy porozmawiać. Kochanie, zaczekaj chwileczkę, proszę. O Boże. Thank you.
co to? Smak truskawkowy. Czy jesteś gotów na niespodziankę? Oto i ona. Nie! Musisz z tym skończyć. O czym ty mówisz? Nie chcesz się bawić? Nie mogę dalej tego robić. O co ci chodzi? Nie kochasz mnie już? Kocham cię, Jill. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ale nie mogę już więcej bawić się w twoją grę. Pieprz się! Przykro mi, Jill. Myślę, że powinnaś już iść. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Zepsułeś mi całą niespodziankę. Ale jeśli nie chcesz się bawić ze mną, poszukam sobie kogoś innego. Przekazano mi, że dzwoniłeś. Czego chcesz? Nie wiem. Pomyślałem sobie, że może zechcesz pożegnać się ze swoim przyjacielem. Cholera. Co on ma w ustach? Swojego fiuta. Dobra, chłopaki, zabierzcie go stąd. To znalazłem przy nim. Czy to nazwisko mówi ci coś? Cholerny świr. Gdzie mogę znaleźć Meredith Cole? Tu mnie pan ma. Nie przychodzić do pracy i nie wiemy, co się z nią dzieje. Rozumiem. A czy mógłbym porozmawiać z Jill Crane? Oczywiście. Ja jestem Jill Crane. Kochanie? Kochanie, to ja. Skarbie, musimy porozmawiać. Przykro mi, że nie chciałem bawić się z tobą zeszłej nocy, kochanie. Żałuję, że się minęliśmy. Tutaj, kapitanie. O, gęba. Proszę za mną. Wiedziała, że przyjdziemy.
Naprawdę nazywa się Meredith Cole. Jill Crane jest jej przełożoną w biurze danych. Ona jest tam zwykłą urzędniczką. Wiesen znał prawdę i szantażował ją. Nie zdawał sobie sprawy, że ma do czynienia z czerwonym kapturkiem. Jej ofiarami byli rozwodnicy, którzy napastowali seksualnie swoje córki. Zdobyła ich dane z zastrzeżonych akt w biurze informacji. Ona znów to zrobi. I chce, żebym tam był. O czym ty gadasz? Przyszła właśnie do mnie. Chce, żebym to ja ją złapał. Możliwe, ale tak się nie stanie. Zdejmuję cię z tej sprawy. Kapitanie, proszę mi pozwolić. Była twoją dziewczyną, na litość boską. A co sądzisz, departament powie na to? Nie gęba. To koniec. Departament Spraw Wewnętrznych. Zechcę z tobą pogadać. Zrobię wszystko, co da, żeby ci pomóc. Idź do domu. Siedź tam i czekaj na mój telefon. Przykro mi, stary. Nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam cię, spieprzyłem sprawę. Dobra, dziewczątka, starczy tego. Zaczekaj, gęba. Czy w automatycznej sekretarce była taśma, kiedy tu przyszedłeś? Chyba tak, ale nie sprawdzałem. Teraz jej nie ma. Przeszukajcie go. Czy pan kapitanie uważa, że wynoszenie dowodów z miejsca przestępstwa? Ufam ci jak rodzonemu synowi. Jest czysty kapitan. To był ostatni raz, kiedy pozwoliłem ci się przytulić, ty sukin synu. Dzięki. Nadstawiałeś za mnie kark. Zamknij się. Mówi Fred, właśnie chciałbym znów zabalować z tobą. Może byśmy spotkali się przed moim biurem? Po pracy, jutro po południu. Hej, Genda. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. To musiało być wczoraj. Która godzina? Kwadrans po piątej. Musimy odnaleźć tego Freda. Mam nadzieję tylko, że to jego prawdziwe imię. Przepraszam, dzięki za pomoc. Jeden nie żyje, jeden wyprowadził się, a trzeci wyjechał z miasta. Zostało mi dwóch. Obaj rozwiedzeni, wysuwano przeciwko nim zarzuty o znęcanie się. Banda chorych popieprzeńców. Chwileczkę. Właśnie, to może być nasz Fred. Który? Ten, który ma małą córeczkę. Miałeś zaprosić mnie na kolację. Wybacz mi, ale... Tak, tak, wiem. Macie numer jego karty kredytowej? Jest tu. To szaleństwo. Nie możemy tu zostać. Potrafisz to znaleźć? Będę strzelać. Cholera, faks tu jest. Quickmore, co tu robisz o tej porze? Wszystko w porządku? Tak, jak najbardziej. Jeśli będziesz rozmawiał z gębą, każ mu trzymać się od tego z daleka. Powiedz mu, żeby przemyślał to, co mu powiedziałem. Jestem pewien, że już to przemyśliwuje. Dobranoc. Gdybyś posiedział tam jeszcze jakiś czas, darowałabym ci tę kolację. Śmiechu warte. Jest. Co tam mamy? Na razie nic. Dopiero weszłam w system. Chwileczkę. Tak, mam to. Braciszku, to jest to. Skorzystał ze swojej karty jakieś 20 minut temu. Gdzie? W restauracji Brandenburg. To Beverly Hills. Nie zdążymy dojechać.
Jakie hotele są w tej okolicy? Chodzi mi o te drogie. Chateau, Chandler, Beverly Wood. Wilshire Arms. Właśnie wynają tam pokój. Zaczekaj. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Poważnie? Hej, kotku. Ruszaj się. Co ty wyprawiasz? Przykro mi, kochanie. Obawiam się, że ominie cię najlepsza zabawa. Cztery jedenaście. Nie tędy. Szybciej, na końcu korytarza. Cholera, stary. Zabiła go. Kurwa mać. Do windy, jazda. Dobra, zgłoś to i zejdź na parter. Jill, zatrzymaj się, nie chcę cię zabić. To dobrze. Będziesz musiała pójść ze mną. Tatusiu? On nie żyje, kochanie. Nie skrzywdzi cię już nigdy więcej. Nie pozwolę mu na to. Nie bój się, Jill. Jestem przy tobie. Daj mi tylko rękę. Daj. Chciałam tego zrobić. Przepraszam. Wybacz mi. Będę grzeczną dziewczynką. Tatusiu, proszę cię, nie krzywdź mnie. Posłuchaj mnie. Posłuchaj, Jill. Proszę cię, nie wkładaj tego więcej we mnie. Będę grzeczna. Przyrzekam. Będę już grzeczną dziewczynką. Tatusiu, nie krzywdź mnie. Nie ja. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Obiecałeś mi. Obiecałeś, że to nie będzie boleć. Ale sprawiłeś mi ból. Sprawiałeś mi wciąż i wciąż. I nie chciałeś przestać. Thank you.
A teraz chcę, żebyś pocałował to i naprawił wszystko. Rzuć broń. Nie celuj z tego we mnie. Widzisz, co się przytrafia niegrzecznym? W filmie wystąpili wersja polska, studio opracowanie filmów Top Video. Tekst polski czytał Janusz Kozioł.